Dawne więzienie kieleckie. Więzienie powstało w latach 1826-1828 i funkcję więzienia pełniło do lat 70. XX wieku. W okresie Królestwa Kongresowego było więzieniem polskim. Pod zaborem rosyjskim w latach 1863-1866 oraz 1905-1908 przebywało tu wiele więźniów politycznych. Najbardziej tragicznym okresem w dziejach więzienia były lata 1939-1956. Nocą 9 września 1939 roku w masakrze sprowokowane przez niemieckich strażników 19 więźniów zostało zastrzelonych i około 40 rannych. Do końca okupacji przez więzienie przeszło około 16 tysięcy więźniów. Jednorazowo przebywało w gmachu przyzamkowej około 2 tysięcy ludzi. Przy pojemności więzienia około 400 osób. Więźniowie przebywali w strasznej ciasnocie, byli głodzeni, maltretowani, zabijani na terenie więzienia, wywożeni do obozów koncentracyjnych i na przymusowe roboty. Kaplicę więzienną gestapo zmienili na izbę domową. W dwóch salach można zobaczyć kopie dokumentów, grypsów, relacje, zdjęcia, a także podobizny dowódców partyzanckich. Broń, narzędzia torby gestapo, ilustracje, dzieje więzienia 1939-1956 i losy więźniów. Muzeum zachowało w pierwotnym stanie karcery, wieżyczkę strażniczą oraz zaułek między ścianą więzienia i zewnętrznym murem, gdzie rozstrzeliwano więźniów. W jednej z sal zachowano w sklepieniu pak służący do wykonywania wyroku śmierci przez powieszenie. Utworzenie Muzeum Więzienia podjął się honorowy komitet pod przewodnictwem Henryka Pawelca, pseudonimem Andrzej, ze Światowego Związku Żołnierzy z Armii Krajowej w Kielcach. Muzeum zostało otwarte 5 sierpnia 1995 roku. Warto zwrócić uwagę na treść tablicy, jaka znajduje się przed bramą wejściową. Miejsce pamięci narodowej, więzienie kieleckie 1939-56.